Okej. Dobra, zrobiłam swój tutorial. A teraz to mogę sobie po prostu tutaj posiedzieć sobie troszkę. Mogę sobie na przykład wyobrazić sobie, że siedzę sobie na rzeczce. Albo sobie płynę na tratwie. Albo na przykład, nie wiem, po prostu. Mogę udać bezdomną. Cześć, jestem bezdomną Anią. Nie, wiecie co, nie wyobrażam sobie bezdomności. A na pewno nie wyobrażam sobie tego, żeby mnie ktoś filmował i nie wiem, i robił ze mnie pośmiewisko. Jeżeli mam to zrobić, to już wolę sama robić siebie pośmiewisko i sama sobie na tym zarabiać, nie żeby ktokolwiek inny to robił. Chociaż powiem wam, że nie wiem, no nie podobają mi się dzisiejsze media. Strasznie mi się nie podobają. Myślę, że w mediach są bardzo niebezpieczne i szkodliwe w dzisiejszych czasach, dlatego że wiele materiałów, treści, które się pojawiają na różnych po prostu tych portalach społecznościowych czy tam na YouTubie, to są wyzwalacze, słuchajcie. To są wyzwalacze, które, które gdzieś tam ja na przykład ja trafiłam na takie treści, które wyzwoliły we mnie traumy z przeszłości. Wiele traum wyzwoliły bardzo dużo trudnych uczuć, z którymi nie mogłam sobie poradzić sama. Dlatego jak pojawił się apel na temat tych treści, taki apel, który był sprzeciwem tych treści, to wtedy właśnie zwróciłam się do osoby, która ten apel prowadziła. Dlatego, że nie umiałam sobie sama poradzić ze swoimi uczuciami, trudnymi uczuciami, emocjami. I tak to właśnie działa, to całe uniwersum JTO, że najpierw prowokuje się w ludziach silne emocje, a potem, potem blokuje się przed wyrażaniem tych emocji. A potem właśnie dlatego, że ludzie nie potrafią sobie poradzić samemu z tymi emocjami silnymi, to dlatego odpowiadają na apel, a potem się okazuje, że osoby, które apelują, te osoby, które najbardziej apelują na walkę z tym czy z tamtym, okazuje się, że z nimi coś jest, też z nimi coś jest nie tak. Więc w tym uniwersum po prostu to już jest. Słuchajcie, no to uniwersum, to generalnie uniwersum JTO, zarówno jedna strona konfliktu, jak i druga strona konfliktu, to oni po prostu są bardzo przemocowi, dlatego że oni po prostu kłócą się publicznie, angażują w to coraz więcej jakichś tam osób zaburzonych, albo osób, które nie potrafią sobie radzić z emocjami. I to nie jest tak, że ktoś sobie, ktoś ci powie, o to jak masz takie problemy, to nie wchodź, nie oglądaj. No jak ja trafiłam na treści JTO i to, co tam ten pierwszy aktor wyrabiał na tym kanale, Rado, i to całe murem za Rado, kiedy straszne rzeczy się działy, to, no to było takie właśnie trudne rzeczy, byłam świadkiem, bo tym byłam blokowana po prostu przed wyrażaniem złości, albo kiedy gdzieś tam powiedziałam prawdę, byłam świadkiem czegoś. No i to po prostu w takich ludziach, to ma prawo wyzwalać różne po prostu traumy, różne zaburzenia, różne jakieś, nie wiem, nawet choroby psychiczne mogą być, po prostu być wyzwolone pod wpływem bardzo trudnych emocji. Tak więc to jest taka przemoc, która właśnie polega na tym, że prowokuje się w ludziach silne emocje, a potem się obwinia tych ludzi za to, że wyrażają swoją złość. No bo jeżeli jesteśmy w sytuacji, która wyzwala w nas różne niefajne rzeczy i na przykład osoba wrażliwsza sobie nie poradzi z tym, to ja wam powiem, skąd się bierze ten cały hejt w tym całym uniwersum JTO. Dlatego że ten hejt bierze się właśnie stąd, że to nie chodzi nawet o hejt, tylko to o uczucie złości. Złości, która jest prowokowana i jest potem blokowana. Blokowana złość, kiedy złość blokuje się, to może to doprowadzić albo do autoagresji, albo do depresji może to doprowadzić. Kiedy się blokuje w kimś złość,
To jest taka forma znęcania się psychicznego, że kiedy ktoś wzbudza, prowokuje w tobie różne emocje, a potem cię blokuje przed wyrażaniem ich. I bardzo często osoby tutaj, które poznałam, stosowały ten mechanizm taki. Tak mnie po prostu dla mnie to jest bardzo duża szkodliwość społeczna, jeżeli chodzi o takie treści patologiczne. To ma prawo wzbudzać po prostu w ludziach sprzeciw. To tam się dzieje na tych kanałach. I powiem wam, że jeżeli ktoś się znajduje w takiej sytuacji, że dostaje dużo złości, dużo się prowokuje, a jednocześnie blokują, to słuchajcie, no to jeżeli ktoś doświadcza złości sprowokowane przez kogoś, taki ktoś ma do wyboru praktycznie trzy rzeczy. Albo tę złość po prostu wyrazić, w zdrowy sposób oczywiście, pozbyć się tej złości, no bo złość jest energią, która służy po to, aby pokazywała nam, gdzie są nasze granice na przykład, nie? Po to jest złość. I na przykład, ponieważ ja mam prawo wkurzać się na treści, ponieważ te treści są publiczne, ponieważ są publiczne, to trochę jakby zahaczają moje prywatne granice, że są pewne granice, które należy przestrzegać, żeby po prostu nie zaryzykować tym, że się może ktoś na przykład skrzywdzić po prostu na tym, albo w kimś może to wywołać jakieś. To jest krzywdzące po prostu, nie? To jest tak, jakby ktoś po prostu zaczął prowadzić sklep z jakimiś tam, nie wiem, z napojami i na przykład ktoś by przyszedł pierwszy raz do sklepu i bym się wypierdzielił na sklepie, że nie wiem, dlatego, że nikt nie dba o porządek na przykład, nie? Że był wylany jakiś olej, jakaś ciecz, skórka od banana była na podłodze, nie było służby sprzątającej, bo każdy miał w nosie i ktoś się wypieprzył tak, że uszkodził sobie zdrowie permanentnie, a potem by tym komuś powiedzieć, o to jedno, to nie wchodź, to nie przychodź tu więcej, to nie wchodź, to po co tu wchodzić? No to jest to samo, że ja trafiłam na treści, na to całe JTO, na ten hejt, na linczowanie, kiedy był lincz na Rado i na właściciela kanału JTO i nikt z tym nic nie zrobił, łącznie z właścicielem JTO. To wszystko było po prostu, no jedno, po prostu jeden wielki przekręt, moim zdaniem. No i właśnie, no i tak się właśnie dzieje, że to przekroczyło jakąś moją granicę, to co zobaczyłam, że ja nie szukałam tych treści, tylko one do mnie trafiły. One po prostu za pomocą algorytmów trafiły do mnie w momencie, kiedy w ogóle to wielu Polaków trafiło w momencie, kiedy było bardzo dużo podenerwowania w społeczeństwie. Raz, że to było okolica kiedy Brexitu, a dwa, że to były przed wyborami po prostu, podczas których wygrała partia PiS. No i po prostu dużo, to wiadomo, że po prostu taki skutek. Ja widziałam, dla mnie to po prostu znając, biorąc pod uwagę moje znajomości mechanizmów psychologicznych, które poznałam podczas swoich terapii w Polsce, grupowych i indywidualnych, no to było do przewidzenia, że po prostu nie można. Uważam, że nie mieści się w moim systemie wartości nie ma miejsca na filmowanie bezdomnych i robienie sobie z nich hajsu, zrobienie z nich celebrytów, tym bardziej kiedy to są bezdomni uzależnieni z przeszłością kryminalną. Dla mnie to jest chore i nie ma na to zgody. Czuję do tego złość, mam prawo się na to złościć. Po prostu to jest taka eksploatacja ludzkiego zdrowia psychicznego i na tym po prostu te kanały okołojackowe po prostu zarabiają. Zarabiają na eksploatowanie ludzkich emocji po prostu. To jest tak, jak macie na przykład dziecko i macie dwóch rodziców, którzy non stop się między sobą kłócą. I jeden próbuje oczernić drugiego przy tym dziecku i to dziecko jest całe skołowane po prostu.
Dlatego, że to dziecko na przykład kocha i tatusia, i mamusia, oni się cały czas po prostu napierdalają na siebie. I to najgorsze jest to, że napieprzają się, że już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi w ogóle im. Dlaczego się tam po prostu kłócą? Dziecko tego nie rozumie. Tak samo tutaj publiczność jest takim dzieckiem jakby. To publiczność jest największą ofiarą w tym wszystkim, poszkodowana, dlatego że funduje, no dlatego się funduje im się po prostu emocje, które są niezdrowe przede wszystkim do naszego organizmu, zwłaszcza, że są blokowane. Nie wolno, ludzie na przykład, którzy znają fakty, którzy znają prawdę, a ktoś inny ich dyskredytuje po prostu publicznie, a w międzyczasie nie pozwala zamykać ich gęby, żeby się nie odezwać, no to to są tortury po prostu psychiczne. I nie powinno się robić czegoś takiego, wykorzystując internet. A ja, tak jak powiedziałam, że ta złość nie bierze się znikąd, tylko po prostu ta złość, ludzie, którzy sprzeciwiają się treściom, które są na kanale JTO, no to oni po prostu się złoszczą po to, żeby nie dopuścić, dlatego że, słuchajcie, no złość po prostu nas jest uczuciem, które powinno nas chronić i pokazywać nam nasze granice. A to, że ludzie się złoszczą w internecie, nie wychodzi im to za bardzo, dlatego że polskie społeczeństwo nie umie rozmawiać o swoich uczuciach. Woli stosować agresję słowną, co jest naprawdę może doprowadzić do silnej depresji w drugą osobę. Ale widzę, że po prostu po tym hajtem kryje się po prostu pokłady złości, ludzkiego sprzeciwu, i tym bardziej, tym więcej jest tej złości, im bardziej po prostu blokuje się. Ja nie mówię o hejterach, ale mówię o ludziach, którzy się zwyczajnie sprzeciwiają treściom, które się pojawiają właśnie w tym uniwersum JTO, i mają prawo się sprzeciwiać, mają prawo odczuwać i wyrażać tę swoją złość, jeżeli to się dzieje publicznie, to jest publiczna sprawa, więc ja też jestem jakby, że ja też należę do tej społeczności publicznej i gdzieś to po prostu przekracza, złość się we mnie pojawia, dlatego że to przekroczyło jakieś moje granice na YouTubie, dlatego ja, że ja korzystam z YouTuba, że lubię tam sobie znajdywać różne, nie wiem, tutoriale i tak dalej, a to, że trafiłam po prostu na te treści, to nie to, że ja sobie szukałam, tylko one same do mnie przyszły. I was wystarczył jeden impuls, żeby wyzwolić we mnie całą po prostu to wszystko, co kiedyś pracowałam nad tym, to wszystko do mnie wróciło. Złość, te nieprzyjemne doświadczenia, które miałam w Polsce z przemocowymi Polakami. Więc to nie jest tak, że można komuś powiedzieć, ach, to nie oglądaj tego kanału. Teraz zrobiło się tak, że ja swój kanał postanowiłam, ten mój kanał i to, że studiuję animację, to ja mam w planie po prostu tworzyć swój, poprzez swoją twórczość po prostu próbuję wyrażać swój bunt, swój przeciw i tak dalej. I mam do tego prawo też. Myślę, że ludzie, którzy mają z tym problem, powinni się udać na terapię, bo zauważam, że wielu z tych Polaków bardzo biorą wszystko rzeczy do siebie personalnie i naprawdę wątpię w to, że kiedykolwiek uda mi się zbudować jakąś bliską relację, zdrową, bliską relację z osobą, która jest pochodzenia polskiego. Muszę oddać sprzęt, znaczy muszę oddać klucze do tego pokoju. To na razie.